Druga odsłona naszej dyskusji wokół gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Do pana posła Andrzeja Szejny z ramienia lewicy dołączył Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wicerzecznik tej partii. Dzień dobry panowie, raz jeszcze. Witam, witam panów, witam państwa. Pytamy, co dalej z opozycją, jeśli chodzi o rok 2020, bo to może być no, przełomowy rok dla opozycji, gdyby udało się zdobyć fotel prezydenta w Pałacu Prezydenckim. Pytanie, czy kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości, o której rozmawialiśmy w pierwszej części z panem posłem Szajną wpłynie na kampanię wyborczą już na wiosnę? Roku, tego roku, choćby przy okazji takich spotkań jak Marszałka Tomasza Grodzkiego z przedstawicielami Komisji Weneckiej i zainteresowaniem instytucji unijnych tym co dzieje się w polskich sądach najpierw krótka opinia Bartosza Rułkowicza kandydata na szefa Platformy właśnie jeśli chodzi o to co dzieje się wokół Marszałka Grodzkiego także na kanwie spotkań z komisją wenecką. Ja wczoraj rozmawiałem z Marszałkiem Grodzkim i powiedziałem mu: Tomek, trzymam za ciebie kciuki, bo chcecie zniszczyć państwo. Regularnie, państwo. Apeluję do nas wszystkich, żebyśmy wspierali Tomasza Grodzkiego, dlatego że on dzisiaj walczy z mechanizmem nienawiści państwa skierowanej przeciwko instytucji, skierowanej przeciwko niej. To straszne. Państwo walczy z marszałkiem senatu brzmi poważnie diagnoza ministra byłego ministra zdrowia Bartosza Rukowicza panie pośle czy faktycznie coś jest na rzeczy że organy państwa centralne biuro antykorupcyjne prokuratura media publiczne jak chce platforma i część opozycji uderzają dzisiaj w marszałka Grodzkiego bo ten choćby spotyka się z komisją wenecką panie redaktorze no po takich słowach Bartosz Rukowicz wygląda na mocno podekscytowanego w tym wywiadzie Słowo, którego pan użył, diagnoza, jawi się w zgoła innym znaczeniu. Naprawdę to, że służby państwowe sprawdzają doniesienia o ewentualnych nieprawidłowościach, nie jest niczym nadzwyczajnym zresztą najlepszy przykład. Dzisiaj rano mieliśmy informację o zatrzymaniu przez CBA byłego senatora, który był wówczas senatorem prawa i sprawiedliwości. Pod Dokładnie i, i nikt nie twierdzi, że państwo z nim walczy, czy państwo robi coś niewłaściwego, no od tego są od tego są organy państwa, żeby wykonywać swoje zadania, czy to się komuś podoba czy nie. A czy zadaniem marszałka senatu jest spotkanie czy zainteresowanie sprawą komisją komisji weneckiej sprawą oczywiście reformy w wymiaru sprawiedliwości? To znaczy ja nie jak w spotkania marszałka senatu. Jeśli to są jego spotkania prywatne lub towarzyskie, no problem polega, zaczyna się wtedy, kiedy marszałek wchodzi w rolę, której, która nie jest dla niego przewidziana, to znaczy osoby prowadzącej politykę zagraniczną państwa i stara się przekonać wszystkich, że wizyta na jego zaproszenie jest wizytą państwową, czy wizytą oficjalną. No to nie marszałek senatu jest stroną uczestnikiem komisji weneckiej, jest nim polskie państwo, jeżeli, jeżeli Władze państwa, rząd zaprosiliby Komisję Wenecką, byłaby ta wizyta oficjalna, a w tym wypadku no jest to próba kreowania pewnej rzeczywistości przez marszałka Grockiego. Panie pośle, rozumie pan tę argumentację, którą przedstawił pan poseł Fogiel? Ja rozumiem, dlaczego ją przedstawię, bo broni własnego rządu i klubu parlamentarnego, natomiast absolutnie się z nią nie zgadzam. Przecież pan marszałek Grodzki, jako trzecia osoba w państwie, nie jest pod tym względem wyjątkiem, jeśli chodzi o spotkania na arenie międzynarodowej w Brukseli. pan Jego poprzednik, pan marszałek Karczewski, też na przykład pielgrzymował do premiera Orbana, do Węgier i tam się konsultował w sprawach politycznych. Natomiast, gdzie widzę tutaj zupełnie normalną sytuację? No, przecież Unia Europejska, o czym mówiłem w pierwszej części, nie będę się tutaj powtarzał, tylko w telegraficznym w skrócie wprowadziła już kilka procedur wobec Polski naruszenia praworządności a za dwa tygodnie Rada Europy zajmie się raportem w sprawie stanu praworządności w Polsce i teraz ta ustawa która budzi tyle kontrowersja jak jak mówię niedawno przed chwilą tutaj w tym programie skrytykowałem więc nie będę czynił tego drugi raz ta ustawa jest podejrzana również przez społeczeństwo polskie przez środowisko sędziowskie opozycję i środowisko prawnicze ale już jest podejrzana również przez Unię Europejską. Oczywiście argument, który przedstawia prawo i sprawiedliwość, jest, że ktoś na kogoś tam donosi, ktoś szuka jakiegoś wsparcia. No nie jest tak. To jest tak, że jak powiedziałem, sędziowie polscy są sędziami europejskimi, ich wyroki będą uznawane lub nieuznawane w całej Unii Europejskiej. Musimy zrozumieć, że Unią interesuje, co się dzieje w Polsce, co się dzieje na Słowacji, co się dzieje na Węgrzech. Pan pana rozumiem z czysto pragmatycznego punktu widzenia przedstawiciele Prawej Sprawiedliwości powinni zawczasu zgłosić się do Brukseli tak, 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 z takim projektem ustawy. Znaczy nie tyle się zgłosić, tylko wsłuchać się w słowa, bo jeżeli, bo jeżeli dzisiaj na przykład słyszymy, że być może dojdzie do. O czym wspominałem, do decyzji Komisji Europejskiej o, po debacie o złożeniu wniosku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który idzie jakby w konsekwencji tego wniosku złożonego, uderzę w październiku zeszłego roku, dotyczącego Izby Dyscyplinarnej, o to, aby zawiesić działanie z Izby Dyscyplinarnej, ponieważ można domniemywać i się domniemuje bardzo poważnie, że ona nie jest sądem, a więc wszystkie decyzje będą wzruszalne. No to sytuacja jest poważna, dlatego apeluję tu do Pana posła i zawsze do Prawa i Sprawiedliwości odrobinę rozsądku. No jeżeli tyle instytucji wypowiada się negatywnie, to może trzeba to się usiąść i zastanowić, tak jak zrobiliście poprzednio i pewne przepisy wycofaliście i zmieniliście. To może teraz, zamiast, żeby uniknąć kolejnego starcia niepotrzebnego, w czasie kiedy dyskutujemy o środkach Unii Europejskiej, które będą oparte o praworządność, a która jest kwestionowana w Polsce, to mądrość by nakazywała, tak mi się wydaje, ja to radzę osobiście, żebyście jednak przemyśleli to i mądrze tą politykę poprowadzili, a nie szli na starcie. Posłucha pan poseł Fogier rady od pana posła Szajny. Wszystkie rady przyjmujemy z wdzięcznością, no jednak naszym zadaniem jest przede wszystkim spełnianie oczekiwań naszych obywateli, naszych wyborców. to Tutaj sprawa jest dosyć jasna. Większość Polaków, pokazują to też sondaże, oczekuje reformy sądownictwa. A większość Polaków stanowią akurat nie środowiska sędziowskie czy środowiska opozycyjne, o których pan poseł wspomniał. Trudno zresztą oczekiwać, żeby środowiska sędziowskie przyjmowały z zachwytem ustawę, która jednak powstaje w odpowiedzi na B przez część sędziów wysadzenia systemu sprawiedliwości czy jakiegoś sabotażu. No jednak konstytucja mówi bardzo jasno, że nikt nie ma prawa podważać na przykład tego, czy ktoś jest sędzią, czy ktoś nie, nie jest sędzią. A nie macie tu tego typu próby. Sprawie sprawiedliwości A, że prędzej czy później będzie trzeba te ustawy korygować po wyroku TSUE a B, że ta historia wpłynie na negocjacje budżetowe, jeśli chodzi o perspektywę unijnego budżetu na kolejne lata. No i siłą rzeczy na przykład rykoszetem w tej najbliższej się, kampanii otrzyma cios prezydent Duda, bo będzie musiał się tłumaczyć z tego, że Polska ma przynajmniej na razie jakieś zagrożenie potencjalne utraty środków finansowych. No i tu wchodzimy w kolejny temat, o którym wspominał pan poseł. Bo my nie uważamy, że. Instytucje europejskie są od tego, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, chcemy nim pozostać, ale nie uważamy, że instytucje Unii Europejskiej są od tego, żeby dyktować, jakie przepisy dotyczące wewnętrznych spraw krajowych powinien uchwalać polski parlament. Do tego dodajmy, no, oczywiście można używać argumentu, że debata w Parlamencie, że to, że tamto, ale nie oszukujmy się, Parlament jest ciałem politycznym gdzie większość mają środowiska polityczne, które powiedzmy najogólniej nie są podekscytowane tym, że w Polsce rządzi partia. Państwa, konserwatywna. Dlaczego na przykład Parlament Europejski nie zajmuje się sytuacją we Francji, gdzie również doszło do protestu prawników, tylko został on brutalnie zdławiony z użyciem przemocy przez policję i to dla Parlamentu Europejskiego nie jest problemem, a problemem jest sytuacja w Polsce? No niestety no mamy do czynienia, mówił to niedawno w programie ze mną pan poseł Bartoszewski, którego trudno podejrzewać o sympatię do prawa i sprawiedliwości jakoś nad. Szczerze powiedział, że trudno oczekiwać, żeby Unia Europejska zajmowała się dwoma największymi swoimi członkami, czyli Niemcami i Francją. No bardzo przepraszam. My chcemy unii równych praw i chcemy tego, żeby wszyscy byli odpowiedź traktowani pana Jeszcze krótka wypowiedź Pawła Kukiza, jednego z przedstawicieli koalicji polskiej, czyli połączonych sił PSL i Kukiz 15, który zapytany przez naszego reportera właśnie o te negocjacje z Brukselą na temat ustaw reformujących polski wymiar sprawiedliwości, odpowiedział tak. Powinniśmy te wszystkie, sprawy, te wszystkie sprawy rozwiązywać u siebie w domu. Pamiętam nawet z czasów jeszcze dzieciństwa na wsi, w, gdzieś tam w mojej rodziny ma katkę, nie mów nikomu co się dzieje w domu. I, ta, i Maksy, ta maksyma może jest śmieszna w tej chwili troszeczkę, ale jest nie dużo takich, w tych ludowych powiedząkach jest dużo prawdy. Pokazaliśmy wypowiedź pana Pawła Kukizę także dlatego, że chciałem dopytać pana posła Szejnę o ewentualny polityczny wydźwięk. Czy nie uważa Pan, że większość wyborców, także po części na tych, których można byłoby przekonać do głosowania, czy to na kandydata lewicy, koalicji obywatelskiej, czy innych przedstawicieli opozycji, no ma coś taki, ma taki odruchowy sprzeciw wobec wyciągania polskich spraw mówiąc kolokwialnie na arenę międzynarodową. No dobrze, tylko ja biorę. Wypowiedź pana posła Kukiza jako pewien wyraz politycznej naiwności, bo przecież nikt nie stara się wpływać na decyzje Unii Europejskiej, bo przecież jesteśmy w Unii Europejskiej, komisja ma pewne uprawnienia do krajów członkowskich, tak jak ma Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No Powiedzmy sobie jasno, wchodząc do Unii Europejskiej przyjęliśmy AKI Komunoter i musimy się przestrzegać zasad, które są przewidziane w traktatach, między innymi zasady praworządności, A Unia ma prawo kontrolować, co się dzieje na terytorium poszczególnych członków. Unii Europejskiej to nie jest tak, że my mamy rozstrzygać te sprawy u siebie w domu No to tak jak przed chwilą pan, pan poseł wyraził, dezaprobatę, że parlament nie zajął się sytuacją we Francji tak gdzie gdzie pobito policja pobiła. Prawników, nie wiem, czy, czy byli sędziowie, czy procesorzy, adwokaci, ale też muszę tutaj pewną korektę złożyć, że to nie był protest prawników, tylko co do zasad, prawnicy przyłączyli się do procesów społecznych. To był szerszy kontekst. Dostali pałą. No no, takie dostali są, pałą, tak. No, no, no tak, ale ale musimy tu rozróżnić, bo co innego, jeżeli ktoś dostaje pałą, tak, i tutaj trzeba zapytać, czy wymiar sprawiedliwości zareaguje na to we Francji, a co innego, kiedy w Polsce systemowo dokonuje się zmian, na przykład drogą ustawową, co wpływa na całość wymiaru sprawiedliwości. To, że ktoś dostał pałom, co jest karygodne, no to powinien ten policjant postać usunięty na przykład ze służby, to i to jest konsekwencja, ale jeżeli ktoś łamie konstytucję lub tak się podejrzewa, tak, łamie konstytucję czy łamie traktaty unijne, to jest zupełnie inny wymiar sprawy, i tym powinna się zająć i musi się zająć Komisja Europejska, a poza tym opozycja, powiedzmy sobie tutaj szczerze, Opozycja nie ma żadnego uprawnienia formalnego. Komisja ma tylko sama siebie to uprawnienie. I teraz, jeżeli żyjemy w XXI wieku, to nas na przykład ten program, który pan redaktor prowadzi, właśnie może oglądać pani szefowa Komisji Europejskiej w internecie. No więc to nie jest tak, że ktoś musi nagle do niej Jeśli tylko pani Ursuli von der Leyen ktoś przetłumaczy naszą dyskusję na język no niemiecki, absolutnie ale może, ale może, tak. Pozdrawiamy panią przewodniczącą z serdecznością. Dla mnie jest bardziej niepokojący fakt, tego, że wychodzi się z założenia, że. Są członkowie różnych kategorii, bo i naprawdę, ja akurat tutaj uważam, że to, że w Polsce toczy się debata w parlamencie, wybranym w sposób absolutnie demokratyczny, gdzie przedstawicieli mają wszystkie komitety startujące w wyborach, jest raczej powodem do dumy, a niepokojem jest jednak to, że w jakimś kraju dochodzi do tego typu ekscesów i wydawałoby się, że jednak raczej w sytuacji nadzwyczajnej, a ja za sytuację nadzwyczajną uznam, się, to, co wydarzyło się we Francji. Ewentualnie możemy mówić o potrzebie jakichś nadzwyczajnych środków, a nie w sytuacji zupełnie normalnej w państwach demokratycznych. To znaczy, że w ramach toku prac parlamentarnych wyłania się jakaś ustawa. A czy panowie zmiany w sądownictwie, kończąc na naszą drugą część dyskusji, będą tematem kampanii prezydenckiej, czy jednak ten wyścig o fotel w Pałacu Prezydenckim będzie orbitował wokół innych tematów? Nie, na pewno będą, będą. to się po pierwsze, Powiem, że zgadzam się tutaj z opinią pana posła, że sytuacja czy wydarzenia we Francji powinny być przedmiotem rezolucji Parlamentu Europejskiego to na pewno. Natomiast jeśli chodzi o panie, pytanie pana redaktora będą, dlatego że już widać, że PIS narzuci tą narrację złych sędziów i że winę za wymiar sprawiedliwości, za niesprawiedliwe wyroki, za przewlekłość, to ponoszą sędziowie, a nie rządzący. I teraz jest pytanie, co znowu, jak, jak będzie wyglądała sytuacja w Unii Europejskiej, ponieważ jeżeli rzeczywiście doszłoby do eskalacji tego konfliktu i na przykład zawieszenia funkcjonowania izby Dyscyplinary no trudno będzie Prawo i Sprawiedliwości dużej części społeczeństwa wytłumaczyć. Dlaczego po raz kolejny poszedł na konflikt i ten konflikt znowu jest uderza wizerunkowo w Polsce, ale też dowodzi, że jednak coś chyba w tym myśleniu PiSu jest nie tak. To może być dla, dla Pisu ryzykowna gra, tak bym powiedział. Ryzykowna gra jeszcze do, 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 jedna, jeden aspekt tej ryzykownej gry, czyli ta kwestia powiązania środków unijnych z, z praworządnością już szeroko rozumianą, czy nie boicie się w wpisy, że to będzie jakiś, za jakiś czas temat, który będzie, który będzie trzeba sobie poradzić? Ten sam pomysł jest dalece niewłaściwy, bo kwestie funduszy rozwojowych, kwestie środków unijnych są przedmiotem traktatów, a ta szeroko pojęta praworządność jest jednak, jak przed chwilą wskazywałem, kwestią najwyraźniej wysoce umowną i uznaniową w przypadku Unii Europejskiej. Czy kwestia sądów będzie... Tematem no to, nie jest, to nie jest sprawa, że PiS coś narzuca, to raczej narzuca się samo i opinia publiczna sama sobie wyrobi zdania, widząc takie sytuacje, jak uczestniczący w procesie, w proteście sędziów, wspierający sędziów, na przykład redaktor najstup który według informacji medialnych został uniewinniony, podczas gdy bez uprawnień, bez prawa jazdy, na przejściu rozjechał 77-letnią kobietę. No ja się nie dziwię, że taka osoba yy, chce, żeby sędziowie działali tak jak dotąd. No czekam tylko, w którym komitecie poparcia którego kandydata na prezydenta się objawi. Pan odpowiedź pana posłoszeń już w trzeciej części. Na razie stawiamy kropkę, wracamy za kilka chwil, zostańcie państwo z telewizją w Polsce.pl.